Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Samorząd Powiatu Włocławskiego stawia na drogi. Ta idea przyświeca również poszczególnym gminom, w tym gminie Kowal. Ponad 1 000 000 zł kosztowała budowa kilometrowego odcinka drogi Kowal do Brzelewice w gminie Kowal. To tylko jedna z kilku drogowych inwestycji oddana już do użytku. Podobne trakty oddano w ubiegłych latach w Bogusławicach i Więsławicach. Pragnę przypomnieć, nadmienić, że w poprzedniej kadencji zostały tu wybudowane, wykonane 2 odcinki chodnika o łącznej długości ponad 2 km w ramach poprawy infrastruktury dróg i w ramach pewnej pomocy, pewnemu ukłonowi w kierunku mieszkańców. Uważam, że taki chodnik, taka droga zmodernizowana, ulepszona na pewno usprawni bezpieczeństwo, poprawi je, uatrakcyjni ten teren. Mogę powiedzieć, że jeśli autostrada się w tym roku posunie albo dokończy front pracy na naszym terenie w ramach umów z autostradami, z nadzorem autostrad, z szefostwem, jest przewidziane w naszej gminie kilkanaście dróg do odtworzenia, przynajmniej na wierzchni. Są to już potężne inwestycje wartości ponad 10 milionów złotych i jeśli to się ziści, ja jestem przekonany, że tak będzie, drogi powiatowe w naszej gminie będziemy mieli w bardzo dobrym stanie. To dobry czas dla gminy Kowal, która w ubiegłym roku wzbogaciła się m.in. o 14-kilometrową drogę wiodącą do miejscowości Mostki nad Wisłą. Nadal drogi będą jednym z najważniejszych punktów naszego programu wyborczego i zawsze w czasie trwania kadencji, niezależnie czy to jest bliżej czy dalej od wyborów, chcemy się wykazać, że jesteśmy odpowiedzialni, że jesteśmy wiarygodni i ten kierunek, dopóki będziemy mieli wpływ tak duży jak mamy na politykę gospodarczą starostwa, będzie przez nas uprawiany i będziemy się wywiązywać ze swoich obietnic. Droga Kowal do Brzelewice jest tego najlepszym przykładem. Blisko 100 dzieciaków z Lubania skorzysta z atrakcyjnych wyjazdów finansowanych przez gminę. Młodzi mieszkańcy Lubania nie mogą narzekać na wakacyjną nudę. 2 grupy dzieci po 47 osób każda w ciągu 2 tygodni zwiedza ciekawe zakątki naszego kraju. Odwiedzą m.in. stolicę oraz baseny termalne w Uniejowie. Urząd Gminy w Lubaniu wspólnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zafundował naszym Mindziusińskom 2 turnusy wyjazdowe półkolonii letnich, które to zaczęły się w dniu dzisiejszym. W pierwszym dniu jest wycieczka do Inowrocławia, warsztaty edukacyjne, pokaz czerpania papieru oraz wydanie tężni. W drugim dniu jest wycieczka do Uniejowa, do kompleksu termalno-basenowego. W środę wycieczka do Myślęcinka, do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Natomiast w czwartek wycieczka do Warszawy, gdzie m.in. dzieciaki będą zwiedzały letnią rezydencję króla Stanisława Augusta i łazienki królewskie. Zakończenie wyjazdów świętowano przy ognisku nad jeziorem Łuba. Zmienia się centrum Grodna w gminie Baruchowo. W ubiegłym roku w Grodnie oddano do użytku nową świetlicę z salą bankietową, zapleczem kuchennym, węzłem sanitarnym, szatniami. Obiekt wykonany częściowo w czynie społecznym jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Grodnie to koszt około 690 tysięcy złotych. Teraz przyszedł czas na zagospodarowanie otoczenia świetlicy. W roku ubiegłym ją zmodernizowaliśmy, właściwie od podstawy budowaliśmy. Obecnie modernizujemy plac, zagospodarujemy plac przed świetlicą. W roku ubiegłym wykupiliśmy teren od mieszkańców Dobrzelewic, ponad 30 arów, który służy teraz, jak widać, na parking, na kącik rekreacyjny. Właśnie w ramach robót publicznych pracownicy to wykonują. Będzie ten plac służył również mieszkańcom Grodna i Dobrzelewic. Nie tylko będą spędzali miło czas w środku świetlicy, ale i na zewnątrz. Teraz piękne lato, także myślę, że przy ognisku, przy grylu i przy kąciku rekreacyjnym, który w następnym miesiącu tutaj stanie na tym obiekcie, będą mogli spokojnie sobie po pracy wypocząć. Wokół świetlicy posadzono już wiele nowych krzewów i roślin ozdobnych. Budowa drogi gminnej Kłobia-Florianowo to jedna z kilkunastu ważnych inwestycji realizowanych na terenie gminy Lubraniec. Budowa odcinka drogi biegnącej z Kłobi do miejscowości Florianowo kosztowało 80 tysięcy złotych. Łącznie na drogi przeznaczono ponad 2,5 miliona złotych.
Połowa tegorocznych zadań inwestycyjnych w gminie Lubraniec związana jest właśnie z drogami. Mieszkańcy miejscowości takich jak wiejskich, a jest tych miejscowości sporo, gdzie drogi wymagają zmiany nawierzchni z tej nieutwardzonej na utwardzoną. Budowę odcinka Kłobia-Florianowo powierzono miejscowemu zakładowi usług komunalnych. Podczas wakacji gmina Włocławek stawia na sport. Już w najbliższą sobotę na boisku sportowym w Smulniku o Puchar Wójta Gminy Włocławek walczyć będą zespoły LZS Kujawiak Kruszyn, LZS Wiktoria Smulnik. To dopiero początek atrakcji. W dniach 3-4 na boiskach sportowych przy Zespole Szkół Integracyjnych w Kruszynie odbędzie się drugi już turniej o Puchar Wójta Gminy Włocławek w piłce siatkowej. Też serdecznie wszystkich zapraszamy. Zgłoszenia na ten turniej można składać do dnia 25 lipca. Miłośnikom lotnictwa i modelarstwa przypominamy, że na lotnisku w Kruszynie do niedzieli 28 lipca trwają Mistrzostwa Świata FAI modeli śmigłowców. W Chodczu wyremontowano w tym roku 3 drogi powiatowe. Na terenie gminy leży kilkanaście kilometrów dróg powiatowych. Stan większości z nich jest daleki od ideału. Jednak ograniczone możliwości finansowe pozwoliły na remont 3 odcinków. Jego przeprowadzenie przed kilkoma tygodniami obiecał samorządowi Chodcza starosta Kazimierz Kaca. Na sesji, której gościł u nas pan starosta Kazimierz Kaca, obiecał nam, że zmodernizuje nam drogi odcinko 2,5 km dróg. Właśnie jesteśmy przy takiej drodze i dlatego chciałabym w tym miejscu podziękować panie starosto Kazimierzu Kacy, że dotrzymał słowa i bardzo serdecznie w imieniu społeczeństwa gminy Chodecz dziękujemy. Remontu doczekały się drogi relacji Chodecz-Sobiczewy, Krąprzewice-Psary oraz Zalesie-Sławęcin. To są odcinki, także w Sosiec nie są całe drogi, są odcinki tak po kilometrze, kilometr 200, a pozostałe czekają na dalszy, na remont, no bo to są drogi stare, które budowane były dawno i dlatego są powybijane i trzeba to robić, no nie ma rady. Tu chciałem podziękować panu staroście za to, że co obiecał, zrobił. Nową nawierzchnię zyskała także Aleja Zwycięstwa w Chodczu. Było dużo tutaj wypadków w okresie zimowym szczególnie, także dużo takich utrudnień na drodze, także bardzo się cieszymy, że pan starosta dotrzymał słowa i wykonał ten remont. W sumie nowe dywaniki położono na 4,5 km dróg. Zmodernizowano zwłaszcza te, których stan zagrażał już bezpieczeństwu pieszych i kierowców. To wszystko, co dla państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.